Witam Was. Niedawno obchodziliśmy 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944. Był to wielki dzień. Dzień, w którym polski żołnierz podniósł głowę i wyszedł z ukrycia, by powiedzieć niemieckiemu okupantowi dosyć. Był to dzień, w którym wolność stała się ważniejsza niż życie. Jednak dziś, gdy myślę o tym dniu, jest mi niewiarygodnie smutno, bo jest mi wstyd za dzisiejszą Polskę i za dzisiejszy oraz jeszcze bardziej za poprzednie rządy. Powiedzcie sami, co o nas pomyśleliby bohaterowie oddający swoje życie, walcząc z Niemcami, gdyby zobaczyli dzisiejszą Polskę, która oddała suwerenność, za którą oni umierali. Oddała ją za darmo, Unii Europejskiej pod przywództwem Niemiec. Także teraz my tutaj nie decydujemy praktycznie o niczym. Nawet nie możemy wyciąć kilku drzew bez pytania, przekopać kilkuset metrów mierzei, a co dopiero wymienić sędziów. Do tego wszystkiego doszło do niesamowitego absurdu. Płacimy za powietrze. Ten niegdyś dumny naród został poniżony do takiego stopnia, że musimy płacić za powietrze. Niesamowity wstyd, niesamowita hańba. Nie mam pojęcia, jak prezydent z premierem i politykami mają czelność podawać rękę i patrzeć w oczy bohaterom tamtych czasów, jednocześnie pozwalając na taką hańbę, jak oddanie polskiej suwerenności i płacenie eurokomuchom za powietrze. Do tego dochodzi jeszcze opluwanie Polski na arenie międzynarodowej przez polityków, którzy to teoretycznie powinni być naszymi przyjaciółmi. W końcu przecież tworzymy z nimi Unię. Jednak ci przedstawiciele narodów, niegdyś kolaborujących z Hitlerem, nazywają nas nazistami, plują nam w twarz, a nasi posłowie grzecznie siedzą i tego słuchają. Naprawdę, Polska w Unii Europejskiej nie jest na zasadach partnerskich, na zasadach równy z równym. Za to jest to jedna wielka, ciągnąca się hańba. Po takim wstępie przejdźmy do tematu, który ma być dzisiaj, czyli o wspomnianym przed chwilą płaceniu za powietrze. I to płaceniu coraz większych sum. Za ten absurd, a więc w krótkim czasie, w ciągu niecałych 2 lat, cena pozwolenia za emisję tony dwutlenku węgla wzrosła z około 5 do 30 euro. Co to oznacza dla nas i naszego przemysłu? Powiem krótko, oznacza to katastrofę. W Polsce mamy emisję na poziomie 8,6 tony CO2 na głowę, więc pomnóżmy sobie to przez 30 euro. Wychodzi nam czarno na białym 258 euro, czyli 1109 zł rocznie na każdego Polaka, które to musimy oddać ekozłodziejom. 4,5 tysiąca rocznie odda każda typowa czteroosobowa rodzina. Więc niech się nikt nie dziwi, że mamy rekordową inflację, bo nie ma czarów. Ten ponad tysiak rocznie na osobę musi zostać rozłożony na wzrost cen po prostu wszystkiego. Zarówno w postaci rachunków za prąd, jak i w postaci wzrostu cen każdego możliwego produktu. Mechanizm jest bardzo prosty. Do tej pory elektrownie kupowały węgiel po około 300 zł za tonę i był to główny koszt produkcji energii. Ale teraz dzięki wspaniałej Unii Europejskiej do każdej spalonej tony węgla elektrownia musi dopłacić około 60 euro, czyli prawie drugie tyle. Bo z każdej spalonej tony węgla po połączeniu z tlenem mamy 2 tony dwutlenku węgla. Czyli jak tylko PiS pewnie po nowym roku przestanie dopłacać z podatków do prądu, to lepiej sobie wygodnie usiądźcie, zanim w styczniu otworzycie kopertę z rachunkiem. To samo tyczy się przedsiębiorców, którzy to kilka dni temu musieli biegać po urzędach, żeby jeszcze do końca tego roku nie musieć płacić pełnej stawki za prąd. Inflacja spowodowana 500+, to jest nic w porównaniu z inflacją spowodowaną wzrostem cen emisji CO2. 500+ mamy już ponad 3 lata, jakoś tak te ceny nie rosły. Ale w tym roku inflacja zaczęła szaleć przez te chore ceny chorych pozwoleń na emisję CO2. Bo tu nie chodzi tylko o towary takie jak na przykład stal, do której to produkcji piece hutnicze potrzebują olbrzymiej ilości koksu, ale to dotyczy nawet ogórków korniszonów. Żeby uprawiać ogórki, potrzebny jest ciągnik. On potrzebuje paliwa, więc mamy pierwszą emisję. Potem produkcja nawozu, potrzebne są wysokie temperatury i kolejna emisja. Potem pestycydy, kolejna emisja. Zbiory i transport, kolejna emisja. Potem zakład przetwórstwa, wszystkie maszyny potrzebują coraz droższego prądu. Zagotowanie wody, by zalać korniszony, kolejna emisja. Produkcja słoika i zakrętki, kolejny węgiel spalony w hutach i kolejna emisja. Transport do hurtowni, a potem sklepu, kolejna. I na koniec sam sklep, w którym je kupisz, również będzie musiał zapłacić coraz większy rachunek za prąd. Każda z tych czynności, odkąd ogórek zostanie posadzony, do momentu, gdy trafi do Twojej lodówki w postaci korniszonów, wymaga emisji CO2.
A każda emisja wymaga tego chorego unijnego pozwolenia, przez co każda z tych czynności będzie o ileś procent droższa. I tak grosz do grosza, ziarnko do ziarnka, wszystkie te koszta skumulują się w cenie gotowego słoika korniszonów, którego ostateczny koszt pokryjesz ty. Poziom życia w Polsce automatycznie spadnie. Pensja przeciętnego Polaka wystarczać będzie na o wiele mniej i gwałtownie wzrośnie liczba Polaków żyjących poniżej progu ubóstwa. A przeliczając to wszystko w skali kraju, czyli te 8,6 tony dwutlenku węgla na głowę razy 38 milionów mieszkańców razy 30 euro, daje to nam 9,8 miliarda euro lub jak kto woli 42 miliardy złotych. To więcej niż program 500+ na każde dziecko i mniej więcej tyle samo, ile wydajemy na armię. Różnica jest tylko taka, że nic z tego nie mamy i są to pieniądze, które pozwalamy ukraść sobie przez europejskich komunistów. Wiecie, co to oznacza? Oznacza to, że finansowo absolutnie nie opłaca nam się pozostać w Unii Europejskiej. 10 miliardów euro to mniej więcej tyle, ile na papierze jesteśmy na plusie dzięki funduszom unijnym. Więc gdy zapłacimy tyle samo za emisję, to wszystko się zeruje. Różnica polega na tym, że płacąc opłaty za emisję, zarżniemy naszą gospodarkę i domowe budżety polskich rodzin, a dostaniemy w zamian pieniądze na rozmaite Eurowiki, promocje LGBT, w lepszych wypadkach na budowanie zamków z piasku. A w nagrodę za to wszystko pozbyliśmy się autonomii i nie możemy decydować o sprawach wewnętrznych Polski, takich jak wycinka lasu czy wymiana sędziów. Po prostu złoty interes. W ramach ścisłości to oczywiście nawet zanim zaczęliśmy płacić tak wysokie stawki za emisję, to od samego początku byliśmy okradani. Po pierwsze, od samego początku przejmowano i rozmontowywano nasz przemysł. Dochodziło do absurdów, że płaciliśmy kary za nadprodukcję mleka. Nawet kochająca Niemców wyborcza mówi, że za każde dane nam w cudzysłowie euro Niemcy odzyskiwały 85 eurocentów. Nawet premierowi Morawieckiemu się wymsknęło, że europejskie banki i markety wyprowadzają z Polski 100 miliardów rocznie. A on pewnie wie, co mówi, bo sam dla jednego takiego banku przecież pracował. Więc niech nikt nie opowiada bajek, że Unia zbudowała nam autostrady, bo po pierwsze zarobiły na tym niemieckie firmy, a nasze podupadły i nie zbudowali autostrad, tylko czteropasmowe ścieżki rowerowe jak A4, na której w samej mojej okolicy są 2-3 wypadki dziennie. A do tego płacisz za przejazd jak za zboże, najdrożej w Europie. Więc błagam, nie przedstawiajcie tego jako ten wspaniały dar od Unii. Naprawdę, trzeba być idiotą, żeby myśleć, że wychodzimy dobrze na biznesie z krajami, które przez ostatnie kilkaset lat tylko podbijały, mordowały i przede wszystkim rabowały tereny praktycznie całego świata. I to samo robią teraz z nami. Zresztą Niemcy okradają również resztę Europejczyków. Wszystkie kraje, które przyjęły euro, są na tym setki miliardów w plecy. I uwierzcie mi, my z pewnością jesteśmy jeszcze bardziej okradani przez Niemcy, tylko akurat policzono tylko strefę euro. Ale chyba ciężko sobie wyobrazić, że Niemcy wszystkich innych okradają, a nam dają. Ostatnio chwaliłem rząd PiS za bardzo wysoki i stabilny wzrost PKB w wysokości około 5% rocznie przez ostatnie kilka lat. Było to w tym roku czwarte tempo rozwoju na świecie. Widać, że Europie Zachodniej bardzo się to nie spodobało i po to właśnie mają takie narzędzia jak pozwolenia na emisję. Ktoś tam policzył na kalkulatorze, że jak Polska nadal będzie tak szybko rosnąć, to za 15 lat serio dogoni Europę Zachodnią. A tak przecież być nie może, bo mamy być robolami i jeździć na szparagi do Niemiec, a nie produkować i konkurować z europejskimi korporacjami. Więc ktoś tam powiedział w tym roku dość. Trzeba to zatrzymać. Podnosimy ceny emisji do 30 euro za tonę. Nie dość, że oskubiemy Polaczków, to jeszcze zatrzymamy ich gospodarkę. I tak się właśnie dzieje. Huty już padają, a import stali z Rosji rośnie. A przecież nikt nie powiedział, że ceny emisji zatrzymają się na 30 euro. Chodzą pogłoski, że mają dojść nawet do 100 euro za tonę. A wtedy to już lepiej szukajcie świeczek na strychu, bo prąd stanie się towarem luksusowym. Co najlepsze, wszyscy patrioci, którzy mogliby protestować i choćby o tym mówić, są zaangażowani w tematy zastępcze, jak wojna ideologiczna i 447, za które nie zapłaciliśmy jeszcze ani złotówki. A tu płacimy już i wygląda na to, że 42 miliardy złotych rocznie. I jest cisza. Nie rozumiem. Żydom za wymyślone roszczenia nie możemy płacić, a Unii za powietrze możemy. Siła rosyjskiej i niemieckiej agentury w Polsce jest niesamowita, że o tym się nie mówi. Naprawdę, pora przestać skakać jak małpa do melodii, którą grają nam Niemcy. Unia Europejska z opłatami klimatycznymi naprawdę przestała nam się opłacać. Jeśli chcemy dalej się rozwijać, to mamy dwie opcje. Pierwsza to, na razie pod pretekstem zbliżającej się recesji, zawiesić na czas nieokreślony, czyli na zawsze, płacenie przez Polskę i inne kraje Europy Wschodniej tych chorych opłat. A druga i właściwsza opcja to pójść w ślady Wielkiej Brytanii i zapowiedzieć polexit. Dogadać się z Salvinim i Orbanem
i przy według mnie pewnym poparciu USA wreszcie powiedzieć Unii dość. I niech wtedy Niemcy i Francja robią co chcą, niech robią sobie jedno państwo, niech zmieniają religię na eco-gender i niech sprowadzają do siebie kogo chcą i ile chcą. A od nas niech się wreszcie odpier... no. Tylko, że do tego trzeba mieć jaja. A jaja mają co prawda Orban i Salvini, a niestety Kaczyński z Morawieckim mają jaja jak wykastrowany kocur. I wolą, byśmy płacili ponad 40 miliardów rocznie za powietrze, niż zebrać się na odwagę i powiedzieć Niemcom nie. Dzięki za uwagę, jak zwykle zapraszam do polubień, subskrypcji, udostępniania. Możecie też wesprzeć mój kanał jakąś wolną złotówką, bo jak wiecie, YouTube przestał mi płacić. Dziękuję.